Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, normalność wraca do Ameryki. Sąd Najwyższy podjął ostatnio dwie decyzje. Jedna o skrobankach, druga o prawie do posiadania i noszenia broni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. O filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. Dlaczego demonetyzacja jest ważna? Dlatego, że jak filmik jest zdemonetyzowany, nie ma reklam, no to oni wtedy nie polecają. No ale wracając do zagadnienia, skoncentruję się bardziej na prawie konstytucyjnej, poprawce do konstytucji o prawie do posiadania i do noszenia broni. No ale ciekawe jest to, że też że Sąd Najwyższy powiedział, że no Sąd Najwyższy nie zakazuje skrobanek w Ameryce. Sąd Najwyższy to w zasadzie tylko mówi, że skrobanki i decyzje na temat skrobanek, no to nie ma czegoś takiego jak w konstytucji prawa do skrobanki. No i nie ma potrzeby, żeby być dumnym z tego, że się ma skrobankę. Biden 10 lat temu to on mówił, że skrobanki powinny być rzadkie i w zasadzie legalne i rzadkie. No to w ten sposób. Teraz Sąd Najwyższy postanowił, że stany, każdy stan i obywatele w każdym stanie mają prawo zdecydować. Nie urzędnicy, nie budżetówka, nie politycy, tylko w zasadzie każdy stan może podjąć decyzję na ten temat. No ale 16 tygodni to są 4 miesiące w każdym stanie. To w Ameryce to jest w zasadzie tak jak większość w krajów Europy, także to nie powinno być z żadną kontrowersją. Jedynie kontrowersja to jest ta, że w niektórych stanach po prostu te wariaci się już tak rozbestwili, że skrobanki pozwalali na 6, 7, 8 czy 9 miesiąc. No druga sprawa, którą Sąd Najwyższy postanowił w decyzji 6-3, czyli republikanie, konserwatyści 6 głosów, komuniści, demokraci 3 głosy przeciwko. No i tak jak się to wszystko się sprowadza do tego, że druga poprawka do konstytucji, no to nie znika. Nie znika wtedy, kiedy się wychodzi z domu. Co to znaczy? To znaczy, no każdy normalny rozumie, tak? Że prawo do posiadania broni, to nie znaczy, że można sobie mieć broń w piwnicy i siedzieć i oglądać. Poprawka do konstytucji mówi, że jest, można posiadać i nosić. Nosić, tak? Także była taka sprawa w Nowym Jorku. W Nowym Jorku Sąd Najwyższy przez ostatnie tam 10-15 lat to tańczył naokoło tych decyzji, no ale teraz powiedział, w zasadzie stan sam w sobie nie może zabronić tego. No i tutaj znowu jest konstytucja. Konstytucja mówi, że wszyscy Amerykanie mogą posiadać broń i nosić. Konstytucja również nie wskazuje na to, że obywatele Stanów nie mają prawo zdecydować o skrobankach. Także to jest właśnie ta ciekawa sprawa spojrzenia na konstytucję. No i stowarzyszenie nowojorskie znaczy stanu Nowy Jork, stowarzyszenie karabinków i pistoletów zaskarżyło Nowy Jork o to, że oni w zasadzie mają takie przepisy, które zabraniają przenoszenia broni. Także, że ludzie, którzy chcieliby przewieźć swoją broń z własnego domu do klubu, no to nie mogą, muszą trzymać tą broń w klubie i jak jadą do klubu, to po prostu otwierają szafę, używają, później wkładają do tego szafy. Nie ma takiej możliwości, żeby mogli nosić pomiędzy miejscem zamieszkania i klubem. No, open carry, czyli takie otwarte noszenie, czyli po prostu taka kabura na wierzchu, no to jest w Nowym Jorku zabroniona.
No i concealed carry, no czyli gdzieś tam za pazuchą, no to jest wydawane w zasadzie tylko do ludzi z budżetówki, czyli sędziom dadzą, to dadzą swoim, ale nie dadzą, powiedzmy, właścicielowi sklepu, który ma ciężkie pieniądze i mieszka w podejrzanej dzielnicy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w Nowym Jorku zezwolenie do noszenia broni wymaga pokazania właściwej przyczyny, czyli składa się podanie do policji, do stanu i się mówi, że jest wyjaśnia, jaka jest właściwa przyczyna. No interpretacja w Nowym Jorku, no to jest coś takiego, że musi być specjalna potrzeba, że tylko ci dostaną, ci, co potrzebują, czyli sędzia, powiedzmy, który tam wskazuje, no to potrzebuje, a właściciel sklepu jednak nie potrzebuje. Tak, to jest... No, Tomasz, sędzia Tomasz, no to on właśnie powiedział, że konstytucja to konkretnie tam mówi, że jest prawo do trzymania i prawo do noszenia, czyli keep and bear. On powiedział, że w zasadzie konstytucja to nie jest to, że można trzymać. Nie znaczy, że można trzymać w piwnicy, nie znaczy, że można trzymać w domu. Można nosić. I nie to, że można nosić sobie, chodzić po pokoju. Po prostu można mieć przy sobie i wyjść na ulicę. No dużo kretynów, komunistów, no to mówią, że to tylko dotyczyło muszkietu. No i teraz w zasadzie konstytucja nie przewidywała żadnych innych pistoletów. Każdy normalny mówi, no i sędzia Tomas również powiedział, że broń, no to jest broń, a nie muszkiet. No wiadomo, że konstytucja nie po to była stworzona, żeby ktoś sobie w czasach dzisiejszych założył kaburę i siedział przy obiedzie i jadł jak na dzikim zachodzie. No Amerykanie zamieni się w dziki zachód, to na pewno. 43 stany w Ameryce, 43 stany już mają taki system, który przepisy w zasadzie mówią, że urząd, czy tam policja, czy stan powinien wydać zezwolenie na noszenie broni, na posiadanie broni, tak, że to jest, ktokolwiek spełni jakieś tam wymagania. No te wymagania... Przepraszam, te wymagania mogą być różne, ale no, włączając nawet odciski palców, włączając trening, włączając do tego jakieś sprawdzanie przeszłości petenta, no ale nie można zabronić, nie można wymagać, żeby on pokazał, dlaczego potrzebuje. No. Także Brett Kavanaugh i John Roberts, oni wszyscy potwierdzali, no, że takie rzeczy, jeżeli stany chcą, żeby były te odciski palców, trening jakiś tam 10-20 godzin i tak dalej, no to wszystko może być. Co było niekonstytucyjne w 6 stanach, no to komunistyczny New York, komunistyczny New Jersey, komunistyczny Maryland, komunistyczny Massachusetts, komunistyczna Kalifornia i komunistyczne Hawaje, no tam, gdzie jest najwięcej w zasadzie no, problemów z bronią. Dlaczego? No bo w tych stanach najwięcej bandytów. Bandyci po prostu mają broń i w Teksasie nie ma problemu z bandytyzmem, bo po prostu jakikolwiek bandyta z bronią, no to jest od razu załatwiony i nie jest bezczelny. W tych 6 stanach komunistycznych, no to bandyta nie potrzebuje zezwolenia, tak? Normalny, uczciwy człowiek ma problem, a bandyta z założenia po prostu jest bandytą. No i oni w zasadzie nie mają jakiejś takiej prostej ścieżki, żeby ktoś powiedział, mówi, chcę mieć, to mam, nie byłem karany, mam tutaj
trening i tak dalej, no to, no to mam, to, to mogę mieć. Także druga i czwarta poprawka do konstytucji, czyli ta wolność wypowiedzi, no to nakazuje czy pokazuje, że prawo do noszenia, do posiadania i do noszenia broni właśnie tam jest. Mogą te sześć stanów komunistycznych mogą regulować trochę, no ale nie mogą zabronić. W 2008 roku, no to Sąd Najwyższy zdecydował, że druga poprawka do konstytucji, no to jest prawem. Dzisiaj właśnie wszyscy ci komuniści krzyczą, że skrobanka jest prawem kobiety. No nie zastanawiają się do... W Ameryce komuniści nie chcą do dyskutować do którego miesiąca, tak? Jeżeli kobieta nie ma 4 miesiączek, no to te 16 tygodni, no to już naprawdę powinno dać coś do zrozumienia. I tak samo prawo do posiadania broni, no to też powinni rozumieć, że to uczciwych, że komuniści sięgają, no tak jak Hitler, Stalin, Jaruzelski, wszyscy ci to właśnie w ten sposób robili. No i w 2008 roku Sąd Najwyższy uznał, że prawo jest konstytucyjne, prawo do posiadania pojedynczego człowieka, no ale później te wszystkie różne pomniejsi sędziowie w różnych stanach w zasadzie naginali to i wydawali orzeczenia, że stan może zrobić, no i w Nowym Jorku sędzia wydał takie orzeczenie, że petent musi w zasadzie powiedzieć, jaka jest właściwa przyczyna. No i wtedy oni decydowali, jaka jest specjalna potrzeba. Te wszystkie restrykcje, no sędzia Tomasz, no to powiedział, że trzeba popatrzeć na historię, popatrzeć po prostu na historię Ameryki i jakie były regulacje. No i w zasadzie historycznie, jak się popatrzy, i ci wszyscy, co stworzyli amerykańską konstytucję, co oni mieli na myśli, no to było to, że każdy może posiadać i nie ma specjalnych potrzeb, tak jak Nowy Jork zdecydował. Nic nie powinno uczciwego, porządnego obywatela amerykańskiego przeszkadzać, żeby nie mógł mieć broni do samoobrony na ulicy, czy gdziekolwiek jest, czy gdziekolwiek myśli, że chce mieć. Wszyscy sędziowie zdecydowali, sześcioro zdecydowali, że ci, co stworzyli konstytucję, to mieli na myśli. Po prostu można mieć broń. I tak jak mówiłem, to nie ma być muszkiet, to ma być broń. Każdy może zdecydować, jaką chce mieć broń. Ta wszystkie, no czyli pogonili, Sąd Najwyższy pogonił te niższe instancje sądowe, które w zasadzie naruszały to wszystko. No oczywiście komuniści, ta trójka komunistów, która sprzeciwiała się tej decyzji, no to Steven Breyer, no to on wyszedł i powiedział, w 2020 roku 45 tysięcy Amerykanów było zabitych przez broń. No i jak się tak usłyszy te 45 tysięcy zabitych przez broń, no to trzeba powiedzieć, że sędzia Steven Breyer, no to wredna menda komunistyczna i perfidny oszust. No bo na 45 tysięcy jak się dzieli? 19 tysięcy było faktycznie za morderstw, 25 tysięcy to były samobójstwa, 600 to były w zasadzie zastrzelenia przez policję bandytów. No i tak się robi 45 tysięcy ludzi. No tyle tylko, że w tych 20 tysiącach zabitych, no to nie są tylko morderstwa, no ale również są te przypadki, kiedy bandyta napadł i został zabity. Także to jest 20 tysięcy, czyli mniej niż samobójstwa. No w innych krajach, no to ludzie wybierają inne drogi, wybierają jakieś, no też makabryczne
systemy. Ciekawe jest, że w amerykańskich hotelach, jak się jest, to zawsze jest Biblia, Biblia Mormonów. Oni zostawiają te Biblię w hotelach, hotele się decydują. No i powodem to jest takie, że jak człowiek jest tam zdesperowany, bardzo często wybiera miejsce do zakończenia swojego żywota tą bronią, no to jest taka myśl, że po prostu jak leży na łóżku, otworzy szafkę i tam jest Biblia, no to trochę poczyta i trochę się opanuje, tak? Bo to jest dosyć niemiła, taka makabryczna w sumie statystyka. No ale ten sędzia komunista, on mówi, że te 44 tysiące śmierci przez broń, no to trzeba coś z tym zrobić. No. No i każdy normalny w Ameryce, 120 milionów ludzi ma broń. Broni jest około 500 milionów sztuk w Ameryce. No i taki oszust wychodzi i mówi, że jest 45 tysięcy śmierci. No komuniści chcą po prostu skonfiskować broń. Do tego to się wszystko sprowadza. No oczywiście, że powinni zamykać bandytów, zamykać różnych ludzi za posiadanie broni, no ale w Chicago, w Detroit posiadanie broni przez bandytę nic nie powoduje. Zatrzymują takiego z bronią, nie idzie do więzienia na 5 czy 10 lat, nie idzie nawet na 5 godzin, jest wypuszczany powiedzmy po pięciu godzinach. Także komuniści chcą tego bałaganu, a chcą po prostu zniewolić normalnych ludzi. No, Sąd Najwyższy też przypuszczalnie za jakiś czas będzie decydował, jeżeli Nowy Jork na przykład powie, że zezwolenie na broń można uzyskać, ale trzeba zapłacić powiedzmy 5 tysięcy dolarów, albo jak cwaniaczki z Nowego Jorku dojdą do wniosku, że będą nakazywać 1000 godzin treningu, no to Sąd Najwyższy zareaguje. Przypuszczalnie bardzo szybko po tym, jak te cwaniaczki biurokratyczne dojdą do wniosku właśnie, że mogą regulować. No już w niektórych stanach, no to cwaniaczki komunistyczne to mówią, że powiedzmy będzie podatek stanowy na sprzedaż broni, powiedzmy 500%, 1000%, na sprzedaż amunicji będzie 500%, 1000%. No i oni tak kombinują, że mogą to zrobić, no ale każdy normalny rozumie, że takie zaporowe cła, ceny, no nie cła jako ceny, no to jest dziecinne oszustwo. No i teraz jest prawda taka, że Stany nie mogą decydować o tym, czy jakiś obywatel, znaczy rząd stanowy nie może decydować, czy obywatel może posiadać broń, czy nie. No i druga decyzja, no to obywatele stanów mają prawo decydować, w którym momencie będą skrobanki, powiedzmy, niedopuszczalne. Bo nikt w Ameryce nie proponuje, żeby skrobanki kompletnie zabronione. 15 tygodni, czyli do momentu, kiedy elektronika dzisiaj medyczna jest w stanie wyczuć bicie serca. To jest właśnie ten taki punkt w większości stanów, gdzie zdecydowali. Medycyna wyczuwa serce, no to już tu skrobanek raczej nie można. No, te skrobanki będą robione w czwartym, w ósmym, w dwunastym, trzynastym, czternastym. Posiadanie broni. Każdy powinien mieć prawo do posiadania broni. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji. Dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No mam nadzieję, że zgadzacie się kompletnie z tą decyzjami Sądu Najwyższego na temat skrobanek, decyzji o skrobankach, które są przekazane do Stanów. No i mam nadzieję, że się zgadzacie z tym, że prawo do posiadania broni jest konstytucyjne. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że się zgadzacie, że Sąd Najwyższy zdecydował, że prawo decyzji o skrobankach należy do Stanów i mam nadzieję, że się zgadzacie, że prawo do posiadania broni ma każdy Amerykanin. Zdrowia dla normalnych.